Witam was, moi kochani, bardzo ciepło w grze Ark, ja jestem Vigo, a przed wami The Island, mapa The Island i to oto mój bohater. Słuchajcie, moi kochani, jaki plan na dzisiejszy odcinek? Otóż powiem wam tak, Ark to potężna gra, jest mnóstwo craftingu, mnóstwo zwierząt do oswajania, do poznania, są biomy różne, i w podwodne jaskinie, i jaskinie na zewnątrz. To jest tylko mapa The Island, a mamy takich map kilka. Wow, grać można i grać. Ale wiecie, co mnie troszeczkę czasami wkurza? Może nie wkurza. To, że mamy tyle endgramów, a są jeszcze rzeczy, które na przykład są tylko do odblokowania na Genesis 2, na Scorched Earth. Bardzo bym chciał, żeby mi ułatwiło to rozgrywkę, Net Projectile, czyli taka wyrzutnia siatki. I tego niestety nie mogę odblokować na The Island. Mogę to odblokować na Genesis 2. Więc wpadłem na taki pomysł. Pojadę do zielonego... Tutaj... Jezu, jak to się nazywa? Zielony obelisk chyba? Załaduję mojego bohatera, przeniosę się na Genesis 2 i tam postaram się odblokować niektóre endgramy. Mamy 3451 punktów, więc spokojnie niektóre rzeczy będę mógł tam odblokować. A więc, zatem, dlatego też ów, załaduję wszystkie moje rzeczy, które... Czy ja będę potrzebował jakieś tam się bronić? Pewnie tak. Może wezmę kuszę ze strzałami. A może bym to wszystko trochę wziął, bo jednak... a jak mi zginę i to wszystko stracę, no to trudno. Trudno. Dobra, nieważne. Wiecie co? Najwyżej stracę. Lecę, biorę mojego Argentewisa. Albo nie, bo się boję, że go zgubię, że go stracę. Wezmę mojego Pteranodona i polecę do zielonego obeliska. Staminę mu daję. I tam załaduję wszystkie swoje rzeczy. I przenosimy się na Genesis 2. Kurka, ale to będzie super. Pamiętam, bo oczywiście ja mam sporo godzin już, sporo, no 450 godzin w grze. Ponad. Ale tak naprawdę ja znam w jedną dziesiątą może mapy, nie, mapy, co ja mówię, jedną dziesiątą zawartości gry, bo tylko tak naprawdę The Island obgrywam głównie, zawsze. I też nie na tyle, aby skończyć ją, bo jeszcze nigdy przecież nie pokonałem żadnego bossa, jeszcze nigdy nie odwiedziłem wszystkich jaskiń, nie zdobyłem wszystkich artefaktów, więc tak naprawdę mam sporo, sporo, sporo jeszcze, o, widzę, że tutaj już... do ogrania. Widzę, że tutaj biega raptor. Ale pamiętam, że Genesis, jak tylko wyszła Genesis 2, to odwiedziłem. I z tego, co pamiętam, od razu otrzymałem tekową zbroję tam. Nie sądzę, abym mógł tą tekową zbroję przynieść na The Island. Może bym mógł, ale do jej działania niezbędny będzie element. A tutaj elementy to ciężko, jeżeli chodzi o element. Więc... Cóż, zrobimy to... Zobaczę, no może coś tam przyniosę sobie. A więc tak. Najpierw się rozbierzemy. Weźmiemy też ciebie, mój drogi przyjacielu, w łapkę. A tutaj właściwie to ja... Szósteczkę, dobrze, że... Ty pewnie masz jakieś pierdoły, ale to tam trudno. Możemy je zostawić. Nic nie miałeś, super. Także te wszystkie rzeczy... Nie chcemy ich stracić. Więc... Wrzucimy je tutaj. Do terminala, ArcData. I tutaj możemy to wszystko przenieść ładnie. To chyba trzeba
po kolei przynosić. Wiesz, może bym mógł spróbować całość, ale dobra, przenieśmy to wszystko po kolei. Czy ja mogę to wstę przenieść? Nie. Czy ja to wyrzuciłem? Coś nie, chyba wszystko. Widzicie, wstę to przenieść nie można. Czyli automatycznie to nie działa. Boję się wrzucać wszystko w ten sposób, więc okej. Okay. No i wszystkie rzeczy wrzuciłem. Dobra. Co to jest tribute? A tutaj jakbyśmy chcieli się walczyć. Tutaj można też uploadować zwierzęta w ten sposób, ale ja wolę jednak chyba zrobić to. Uf, boję się strasznie w ten sposób tego zwierzęcia. Dlatego wziąłem go, a nikogo nie innego, bo się boję, że jak stracę, to nie będzie aż tak, nie będę tak bardzo żałował. Słuchajcie, boję się tego, co teraz zrobię. Bo robiłem to raz w życiu i to dawno, dawno temu. Jeszcze w ten sposób się nie ładowało. Okej, uf, uwaga. Zaczynamy. Stracimy wszystkie swoje engramy, nie? A tam. Jesteśmy uploadowani, dobra. I charakter. Cancel. I co teraz? A ja chcę przenieść się. Exit to main menu. I czy mogę to zrobić w ten sposób teraz? Jezu, nie wiem. Zobaczymy. Słuchajcie, chyba działa. Na razie nie wiadomo jeszcze. Moją postać chciałbym downloadować. I gdzie się chcemy zespawnować? Gdzie się jest łatwo? Tutaj właśnie. Spawn Survival. A tu? A tu? Nie, tutaj. Słuchajcie. Jezu, boję się strasznie. A, bo to jest wstęp do Genesis 2, no już trudno. To chyba działa. Alrighty then. So, how do the humans put it? I've got some good news and some bad news. On the positive side, this colony ship is still operational. Rockwell hasn't completely taken over its control systems yet. The bad news is he's diligently working on doing just that. We need to head to the nearest uplink pad and interface with the ship's various subsystems. Through a virtualized representation of those control systems, we can challenge Rockwell's efforts. If we're able to do that to enough of the subsystems, then we might weaken him enough to confront Rockwell himself, or whatever's left of him, on the ship's main bridge. Yeah. It's a long shot, but if anyone can pull it off, it's you, Survivor. Well, let's get to it then, shall we? Dobrze. O, nie wiem, jak to się kontrolować, to coś. Tam jest ten chyba, tak. Tam. Nie wiem, jak się tym
lata, ale widzę tutaj już miejsce, gdzie będę mógł wczytać różne rzeczy. Mam nadzieję, że będę tam bezpieczny. Nie wiem jak to się. O, tutaj właśnie. Nie wiem jak przyspieszyć to jego latanie, ale. O, dobra. Zobaczmy, czy mogę odblokować to, co mnie najbardziej. Proszę bardzo. Hehehe. I czy ja będę mógł to sobie później stworzyć na wyspie? Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Przejrzyjmy, jakie mamy engramy, których możemy tutaj odblokować. Fishnet, to nie wiem, czy mi potrzebny, mi coś chce kanu, to tam nie wiem. To nie wiem, co to jest. Fish basket, to nie wiem, czy to chcę. Najbardziej mi zależało tak naprawdę przede wszystkim właśnie na tym net projectile. Whip? Mewing saddle. No jakbym miał mewinga sobie wziąć, to tak. Co tutaj jeszcze byśmy chcieli? Desert. A może desert? Cloth. Tylko, że silk trzeba mieć, a tu u mnie nie będzie silk. Ammo box. Co to jest ammo box? Nie mam pojęcia. Kurka, nie wiem, co jest ważne, co jest dobre, co jest potrzebne. Climbing pick? Może? Przede wszystkim na pewno wyrzutnia. Gocha saddle. Net projector już mamy pięknie. Tylko, że jeszcze musimy mieć harpoon launcher. Ja go mam odblokowanego. Spoko. No dobra, wracamy na wyspę. A czemu nie mogę tutaj? A czemu w łóżku tutaj? A nie mogę w mojej bazie? A czyż ja mam tutaj łóżko? No i zastanawiam się, dlaczego nie mogę w mojej bazie teraz. Miałem nadzieję, że nie straciłem tego wszystkiego. Czy ja tam nie mam łóżka? No miałem tam łóżko przecież. O, no to będzie niespodzianka teraz. Cześć, witam wszystkich, moich tutaj kochanych. Moje kochane dinozaury, ale... Dobra, dlaczego to się świeci? O, już się nie świeci. Raptor, bo wszystko przeniosłem, nie? Praktycznie oprócz mojego pieseła i raptora. I dobra, uwaga. Moi kochani, oto chwila prawdy. Oto chwila prawdy. Czy ja mogę stworzyć net projectile? Mogę. 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 Haha. I o to chodzi. Dobra, cześć raptorek. Powiedz mi, ile masz ty punktów? Tylko 4? Słabizna. Słabizna. Dobra, ja to wszystko muszę. Tego noglina ja nie chcę. To ja wszystko muszę powywalać. Dobra. No to mnie trochę rozczarowałeś. Ale dlaczego ja nie mogłem? A ty ile masz? 3.
No ty to masz okej. Zostań tutaj. Słuchajcie, ja wracam na moją drugą stronę. Ale dlaczego nie ma mojego łóżka? To się dziwię strasznie. Dlaczego nie mogłem się tam przenieść? Dobra. Wracam, moi kochani, biegiem na moją do mojej bazy. Widzimy się za chwilkę. Jeszcze, moi kochani, cofnąłem się, aby ubrać się w strój ze skórzany i zrobiłem sobie, wziąłem sobie pickaxe, jakiś stary, starą siekierę, mój łuk jakiś, parę boli i parę strzałów. W razie jakby coś mnie zaatakowało, abym mógł się obronić. Ciebie też biorę na szyjkę jeszcze raz. Chyba że po drodze oswoję coś, ale wydaje mi się, że najpierw pobiegnę do czerwonego obeliska, gdzie sobie wygramy ptaka. To nie jest aż tak daleko chyba. I wtedy na ptaku wrócimy do naszej bazy. Dobra, moi kochani, ja biegnę do czerwonego obeliska, widzimy się za moment. Dobra, jestem. Po drodze spotkałem tylko kilka raptorów, które musiałem uniknąć. Okej, i wszystko mogę przetransferować sobie z powrotem. Dobrze jest. Lepsza zbroja troszeczkę. Biorę wszystko z powrotem. Super. Dobra, to teraz muszę się tylko ubrać. Nie w to, nie w tak, nie tak. Nie wiem, jak to się chyba z shiftem to się ubiera, ale nie wiem, dobra, ubiorę w ten sposób. Zwyczajny. Dobra. Ciebie już mamy. Ciebie. Tutaj ten łuczek. Mogę tu wgrać. To niepotrzebne mi. Rifle. Semka. To. To jest lepszy pickaxe, to też biorę. Lepsze to. Ciebie za chwilę wyrzucimy. Dobra, i pozostałe rzeczy niech są. Spoko. Siódemeczka. Pyk. Ekstra. Także masz poziom, to bardzo dobrze. Wait, damy ci, żebyś mógł mnie troszeczkę do domu zaprowadzić i lecimy. Lecimy do domu. Och, w końcu. Słuchaj, przy okazji tutaj są Explorer Notes i mogę sobie jedną na przykład wziąć. Tutaj jest chyba tak. Okej. Ekstra. Tam na tej górze też jest Explorer Note, ale to już zostawię sobie na jakiś inny, na jakiegoś innego zwierzaka. Szybko mu stamina spada. No to jest problem z nim. Muszę popatrzeć, czy czasem nic nie atakuje. I wow, staminę. Żeby dalej leciał. No i wracamy do strony zielonego obeliska. O, pić się chce. Dobrze, że jesteśmy nad wodą. Zaraz sobie łykniemy wodę. Nie, nie pękaj. I lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, znowu to samo. Ja lecę do mojej bazy głównej. Widzimy się za moment. No jaki piękny widok. Moi drodzy, jestem przy bazie. Także wow.
Jajeczka. Szklarnia. No nie no, super, jak ja się stęskniłem za tym miejscem. Super. Biorę sobie po jajeczku. Cyk. Kółka. O, Dung Beetle. Trzeba będzie oswoić. Tak. I lecimy do domku. O, tutaj też trzeba wyłączyć. O, ile jajek. Ile jajek. Trzeba włączyć najpierw Show Visible i wtedy jeszcze raz Hide i już nie będzie tego obramowania, co sięga, gdzie sięgają nasze, gdzie sięga nasze koryto. Uff, cześć Argi. Stęskniłeś się? Ojejka, jakiś cudowny. No, pięknie. Witaj w domu. Dobra. Dobra, trzeba jajeczka pochować. Uff, mamy dużo rzeczy, moi drodzy, do zrobienia teraz. Przede wszystkim, ile ja mam tej zbroi? To można wywalić. Kupę do lodówki. Chcemy? Nie, zaniesiemy to za chwilę do szklarni. No właśnie. Przecież ja w tej bazie nie mam łóżka. O kurde. Naprawdę? Co za... A ja się dziwię, że nie mogłem tutaj... że nie mogłem tutaj się zespawnować. Dobra. Ile, z czego się robi łóżko? Fiber, hide, touch, wood. Fiber, hide, touch, wood. Więc szybciutko róbmy sobie łóżko tutaj. Cyk. Cyk. Cyk, starczy? Na jakieś... Nie? Tacza brakuje. No dobra. A, ty masz spark powder. Nie mam tacza. Aż niemożliwe. No nie mam. Będę musiał w takim razie lecieć. Mam tacza. Dobra. Łóżeczko. Dobra, i moi kochani, gdzie postawimy to łóżko? O, tutaj w tym miejscu. Tutaj mam aż ten. Może tutaj też sobie bym postawił, tylko tutaj będę miał jeszcze szafki. Ale co tam? Nie ten przycisk. Dobra, łóżeczko. Dziewiąteczka. Pyk, niech stoi. Jedzenie jakieś, czy ja mam coś do jedzenia? Pusto. O, 15. Super. Dobra, to teraz mogę powyrzucać wszystko z powrotem. Dobrze. I net projectile, moi kochani, net projectile. Harpun, muszę zrobić jeszcze harpun launcher najpierw. Czy ja mam harpun? No. Mam odblokowany. Ko się robi gdzie? Smitey, super. Zrobimy sobie harpun launchera. Mail, misk, prime range. Harpun launcher. Polimeru mi brakuje. Tylko polimeru. Polimer, no to pingwinki i te kaczki takie. Może tutaj jakąś bym znalazł, a jeszcze idziemy zobaczyć tutaj, czy się robi nasz kochany, jak się czuje nasza fiomia, czy mamy jakieś już. Daje kubki nawet. Pięknie. Wow, piąty poziom. Słuchajcie, i mamy nasze krokploty już. Weź tu, daj sobie kubkę. Dobrze. Dobrze jest. Niech to sobie rośnie. W takim razie tylko jeszcze muszę zdobyć polimer.
Czy mamy te kaczki gdzieś tutaj? Ja kiedyś widziałem pływające. Mamy rybkę. Czy pływają nam te kaczki, które dadzą polimer? Jak nie, to trzeba zrobić fabrykator. No nie widać. Dobra, no to w takim razie zrobimy sobie. Fabrykator. Najprawdopodobniej. To brakuje. Spark powder tylko. Czyli spark powder. Mam gdzieś tutaj. Ile mam tutaj spark powdera? 13 biorę. Tam potrzebuję go 50 aż, nie? Dobra, wezmę. Podzielę na 50. Reszta z powrotem tu. Ok, będzie dobrze. Cyk. Teraz mogę zrobić to. Mamy fabrykator. Teraz mogłoby być chyba. O, jeszcze bliżej powinienem, ale może już tak zostać. Dobra. Teraz trzeba zrobić gaz. Bo to na gaz działa, tak mi się wydaje. Dobrze, czyli olej i skóra. I który z was chciałby popracować? Ty? Dobrze. Trochę drewienka. Pyk. I jedziesz. Tylko to zabiorę ci. I powinien się gaz mi zrobić teraz, tak? Tak mi się wydaje. W ogóle z tego metalu mam pełno. Trzeba będzie zacząć robić. Zbierać metal na Industrial Forge. Nie, no rób. Nie rozumiem. Polimer potrzebujemy. Czy ja go poznałem w ogóle? Polimer. Pyk. Jest. Dobrze. I z czego się robi polimer? Cementing paste i obsydian. Cementing paste. Dużo tego nie ten, nie biorę. I obsydian. Ok. No i gaz. Czy mi się już trochę gazu zrobiło? Jest 15 sztuk, super. Gaz. Ten on. I robimy polimer. O Jezusie. To dużo. To potrzebuje więcej. Cementing paste. Wow, ale się cieszę. Teraz jeszcze net projectile. Czy to się robi? To nie w tym? Czy to się robi u mnie? Myślałem, że Smiley. Tu jest, u mnie się robi. Fiber metal i polimer. Świetnie. Fiber metal i polimer. Fiber. Troszkę metalu. I trochę polimeru. Nie, nie, rób. O nie no. 34. Świetnie. To teraz tak. Harpun
Ile to będzie mnie kosztować? Akurat jeden zrobię. Dobrze. I teraz mogę Harpoon Launcher zrobić. W... Obsydian i Polimer. Dobra. Będziemy latać stąd dotąd. I zabierać, no ale cóż, jak trzeba. O, obsydianu nie mam. To mogę zostawić. Polimer mam, tylko obsydianu mi brakuje. Czyli wiecie, co ja teraz będę robił, tak? Biegnę po... Biegnę... Biegnę wydobywać tego, obsydian. Moi kochani, dajcie mi moment, ja biegnę po obsydian. I mamy to, możemy zrobić Harpoon Launcher. Wow, i będziemy mogli wyrzucić tą siatkę i po prostu oswajać sobie w łatwy sposób teraz zwierzęta. I o to chodzi. Opłacało się, moi drodzy. To jest to? Mogę załadować. I teraz możemy polować. Ach. Wow. Moi kochani, ale to już nie w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. I w następnym odcinku wykorzystamy to cacko. Trzymajcie się. Pa, pa.